Ja to zawsze mówię, że chyba człowiek taki właśnie jak z boku reaguje dziwnie, to jeśli się nie przekona na swojej skórze, to nie poczuje, prawda? Bo kiedyś też tak sobie myślę, jak jeszcze Maxa nie było, mówię, Boże, co ta mama musi przeżywać, prawda? I w ogóle, ale jak Max się urodził, no to my teraz na swojej skórze to przeżywamy, prawda? A inni nie wiedzą. Mój mąż przybrał fajną taktykę, bo jak jeździliśmy z Fabianem na wakacje i widzieliśmy po prostu... Da się rozróżnić wzrok osoby, która patrzy ze współczuciem, a da się odróżnić wzrok od patrzenia... Boże, co to jest? Więc mój mąż przybrał taktykę, jak ktoś patrzył, cześć, machał po prostu do ludzi ręką. Wtedy widać było, że jeżeli ktoś patrzył się dla czystej ciekawości, to nagle zmieszany odwracał wzrok, a inny, no, podziwiam pana, tak? Więc to takie też miłe dosyć było. Już ta, wydaje się, że ta mentalność ludzi i tak już się dużo zmienia, bo często spotykamy się właśnie z tym, a jak mogę pomóc, a jak... No to nie zawsze da się pomóc, no bo tak jak mówię, Hania teraz jest w dobrej formie, ale wcześniej bywała w gorszej i czasami byłyśmy na spacerze, Hania dostawała ataku, padaczki, więc ją musiałam wyjąć z wózka, ona wtedy krzyczała i płakała i tak było różnie, więc wtedy różnie też ludzie reagują, prawda, i inni patrzą, co się dzieje, co ta matka wyczynia, że to dziecko tak płacze, no nie. Inni znowu też nie potrafią, może chcieliby, a nie wiedzą jak, także, ale tutaj nie wymagamy od ludzi, żeby absolutnie coś tam, tylko czasem takiego trochę zrozumienia, no nie, że my czasem potrzebujemy, żeby tak na nas spojrzeć, tak przyjaźnie.